No i zaczynamy. Czwartek 19, zdrowa nocka, pierwsza w 2023 roku. I dzisiaj jest z nami prezes Fundacji Agnieszka Dąbkowska Witajcie. i jest nasz gość, doktor nauk medycznych Jerzy Dobry. Jarosz. Dzień dobry, dobry wieczór. I pan doktor jest absolwentem Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Był założycielem poradni przeciwbólowej w Centrum Onkologii, a następnie Zakładu Medycyny Paliatywnej. Kierował też Zakładem Anestezjologii Centrum Onkologii w Warszawie i jest współzałożycielem Hospicjum Onkologicznego w Warszawie. Prowadził tam też poradnie leczenia bólu i opieki paliatywnej i Centrum Naukowo-Dydaktyczne, a aktualnie pan doktor pracuje w Hospicjum Endomed w Konstancinie, w poradni medycyny paliatywnej i poradni leczenia bólu oraz jest przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Medycznej Marihuany i Leków Kanabinoidowych. Więc jak możemy się spodziewać, dzisiaj będzie bardzo merytorycznie i z dużego doświadczenia pana doktora o bólu. Są już pierwsze osoby. Cześć Grażynka, piszesz, że wszystko ok, super, to dobrze, widać nas, słychać fantastycznie, jest Aurelia, jest Katarzyna, witajcie. W takim razie Agnieszko, jakbyś mogła kilka słów o tym, skąd w ogóle ten temat się wziął, dzisiejszego naszego spotkania. Skąd ten ból, tak? W ogóle z panem doktorem to się poznaliśmy przy okazji chorób rzadkich i tam też rozmawialiśmy właśnie o bólu. U mnie skąd ten temat się wziął? 16, praktycznie 17 lat temu miałam wypadek komunikacyjny, uraz rdzenia i wtedy praktycznie zaczął się ból. Ból, najpierw był ból kręgosłupa, a potem doszły różne bóle, bo i ból żołądka, później bóle neuropatyczne i w zasadzie od tylu lat cały czas ten temat bólu jest mi bardzo bliski. 6 lat temu miałam wszczepioną pompę baklofenową i wtedy trochę lepiej się poczułam, bo zszedł tak ból spastyczny. Oczywiście nie tak, że przestało mnie boleć, ale mówię, jeśli chodzi o tą spastyczność, była mniejsza. Na bóle w zasadzie, no nie wiem, przeszłam już chyba całą możliwą ścieżkę, taką, którą mogłam poznać w Polsce, i mnóstwo leczenia w różnych klinikach, u różnych specjalistów. I mówię, ciągle ten ból. Stąd, jak poznałam pana doktora, to po prostu mówię, nie, no takiego specjalistę musimy mieć u nas na zdrowej nocce, który nam to wszystko posortuje, odpowiednio wytłumaczy, powie, jakie są te leki na ten ból. Bo mówię, mamy mnóstwo wiedzy, ale naprawdę nie takiej nieuporządkowanej. I Okej. No super, no to myślę, że wszystko wiemy. W takim razie ja odpalam prezentację pana doktora. a wy oczywiście zadawajcie pytania w trakcie, pan doktor będzie odpowiadał. To później będzie oczywiście nagrane, będzie na YouTube. Jak najbardziej. Włączyłam już widoczność prezentacji. Prosimy tylko o włączenie rozpoczęcia slajdów i możemy zaczynać, panie doktorze. No właśnie, to jest ten jeden z najtrudniejszych momentów wykładu, jak uruchomić prezentację, chociaż przed chwileczką działała. Ojejku, przepraszam, już czy teraz widać? Jeszcze z prawo, koło tego takiego przesuwacza do 100% jest taka ikonka. O, dokładnie, dokładnie tak, Doskonale. dokładnie, To doskonale. znaczy, że się uruchomiło, ja Państwa nie Wszystko widzę. działa, wszystko działa. Siebie nie widzę, natomiast widzę swoje slajdy, co dobrze, bo będą mi pomagały, żeby mówić. Przede wszystkim dziękuję za to zaproszenie i za temat, żebyśmy porozmawiali o bólu, bo tutaj z tego
tej informacji, że tam jestem doktorem nauk medycznych i to, gdzie pracuję, i Polskie Towarzystwo Medycyny Paliatywnej, to oczywiście są takie informacje życiorysowe, ale dość długo pracuję w medycynie w ogóle i prawie zawsze zajmowałem się leczeniem przeciwbólowym, chociaż trochę, i wiem, jak trudno jest niekiedy porozumiewać się lekarzowi z pacjentami, ponieważ my czasami mówimy zupełnie innymi językami i jakiś sposób uporządkowania informacji pomaga w porozumiewaniu się, a w leczeniu przeciwbólowym ta bariera porozumienia niekiedy jest bardzo ważna. Tutaj chcę, prezentując te pierwsze przeźrocze tytułowe, no, nasze myśli i miłość kierujemy do dzielnego narodu ukraińskiego, to w tych czasach trudno pozbyć się tej myśli o tym, co tam się dzieje, prawda? Dlatego też umieściłem, bo ból wynikający z tej bezsensownej wojny okrutnej, no, jakby dominuje w naszym życiu. Może nie dominuje, bo ktoś, kto cierpi na bóle, to ma też mnóstwo własnych problemów. I również chciałem pokazać i podziękować tutaj za logo naszego towarzystwa, Polskiego Towarzystwa Medycyny Medycznej Marihuany i Leków Kanabinoidowych. My użyliśmy tutaj terminu medycznej marihuany, tytułując się, ponieważ ten termin jest znany publicznie, a dla lekarzy jest łatwiej używać bardziej precyzyjnie leków albo środków kanabinoidowych, czyli środków opartych o kanabinoidy. I tutaj już widać pierwszy ten moment, kiedy lekarzowi z pacjentem trudno się porozumieć, bo do mnie często dzwonią pacjenci: panie doktorze, ja w sprawie medycznej marihuany albo leczę się medyczną marihuaną, albo chciałbym leczyć się medyczną marihuaną. Ja pytam, ale proszę mi powiedzieć, co pan rozumie pod tym terminie. Dla nas medyczna marihuana nie jest terminem fachowym i to ten pierwszy przykład wyjaśniający, dlaczego warto sobie niektóre rzeczy uporządkować, i ja będę starał się to zrobić. Przepraszam, jeśli mój język będzie czasem niezrozumiały, bo nie potrafię już po tylu latach, 48 lat jestem lekarzem, uniknąć żargonu, którym my się posługujemy w naszym życiu zawodowym i który niestety do Państwa dociera, ale też warto, żebyście Państwo niektóre określenia zrozumieli. Tak jak, mam nadzieję, zrozumiane jest to logo, jeszcze raz dziękuję Pani Agnieszce i autorce też tego logo. Proszę zobaczyć, to jest liść marihuany, który przytula człowieka, bo marihuana potrafi być niesłychanie przyjazną rośliną, no i w leczeniu przeciwbólowym może szczególnie. Naszą troską jest, żeby przytulała, ale żeby za mocno nie ściskała, bo marihuana potrafi też za bardzo przytulić, co z naszego punktu widzenia nie jest korzystne. Zacznę trochę od tych stwierdzeń, takich, nazwijmy to truizmami albo przepisami, które warto, żeby pacjenci znali i wiedzieli, że ich ból jest jakby chroniony i prawem, i my lekarze, i całe społeczeństwo w sposób taki werbalny przynajmniej wyraża to, że nie można pozostawić chorego z bólem i cierpieniem. Ale proszę zauważyć, w tym akurat tutaj cytuję Somerville, ale jest ból ich cierpieniem, których można uniknąć. Powinno być rozumiane jako sprzeniewierzenie się podstawowym prawem człowieka, które można uniknąć. Bólu nie zawsze można uniknąć. Ból nie zawsze udaje się wyleczyć. Na pewno nie upoważnia to do rezygnacji z leczenia, ale większość bólów udaje się leczyć, że współczesna medycyna jednak dysponuje możliwościami, a więc trzeba się o to dopominać. Jak wygląda leczenie przeciwbólowe? Jakie są opinie pacjentów? Państwo na pewno macie swoje opinie, ale ja zacytuję tutaj uwagi pacjentów nowotworowych, bo ja najbardziej jestem zbliżony, czy doświadczony, czy w leczeniu chorych z bólami nowotworowymi. To jest wynik naszego badania, które robiliśmy w 2021 roku,
z którego to badania wynika, że pacjenci nie są leczeni, w każdym razie nie są leczeni przeciwbólowo tak, jakby chcieli. I jakie uwagi, propozycje ma pan, pani czy pani, pan do poprawy leczenia przeciwbólowego w Polsce u pacjentów z zaawansowanym nowotworem, którzy z dużym doświadczeniem i nowotworowym, i bólowym, aby personel bardziej liczył się z opinią pacjenta dotyczącą bólu. Za dużo papierów, za mało człowieka, tylko papiery, zaświadczenia, a człowiek by się w tym zgubił. Jak jest ból cięższy, to powinien być wdrożony lek w małych dawkach, ale ciągle, żeby nie czekali na wybuch bólu, na przykład leki w pompie. Chciałbym wiedzieć, i tych stwierdzeń spotkacie mnóstwo, to ta satysfakcja z leczenia przeciwbólowego nie jest duża, przynajmniej w onkologii, a tutaj we wstępie, tutaj od pani Agnieszki słyszeliśmy o jej doświadczeniach w leczeniu jej własnego bólu. No taka jest często rzeczywistość, a mogłaby być lepsza, chociaż na pewno nie dysponujemy środkiem na każdy ból i każdy rodzaj bólu. Zacznijmy od definicji. To jest, bo nauka posługuje się, polega na, musi zdefiniować problem, musi nazwać to, o czym mówi, dopóki nie jest zjawisko nazwane, jakby nie istnieje w nauce, a medycyna jest jednak nauką. Tę definicję podał Komitet Taksonomia, więc komitet, który zajmuje się nazewnictwem, co można nazwać tak czy inaczej, albo jakiego określenia używać, Międzynarodowego Towarzystwa Badania Bólu, w skrócie mówimy JASP, to jest takie najpoważniejsze międzynarodowe towarzystwo zrzeszające ludzi, którzy zajmują się badaniem bólu, ale badają też po to, żeby leczyć i leczeniem bólu. Ból to doświadczenie zmysłowe i emocjonalne, subiektywnie odbierane jako nieprzyjemne, związane z rzeczywistym lub potencjalnym uszkodzeniem tkanek. To definicja jest krótka, i prawdę mówiąc, zjawisko, jakim jest ból, które jest znane wszystkim, jest trudne do zdefiniowania, bo nie można powiedzieć, że ból jest taki, jak każdy widzi, bo każdy widzi ból inaczej. Ale chcę Państwu tę definicję bardziej przybliżyć. Najważniejsze, wydaje mi się, jest to, że jest to doświadczenie zmysłowe i emocjonalne, jednocześnie odczuwane przez zmysły, które jesteśmy wyposażeni, w tym przypadku będzie to zmysł odczuwania bólu, cały układ, który będę się Państwu pokazał, starał pokazać tych neuronów, tych nerwów, które receptorów i struktur mózgowych, które mamy po to, jeśli można mówić o celowości w stworzeniu człowieka czy świata, po to, abyśmy mogli odczuwać ból jako zjawisko potencjalnie lub rzeczywiście związane z uszkodzeniem tkanek, po to, żebyśmy mogli unikać tego, co wywołuje ból. A więc zmysły, odczuwane przez zmysły i emocjonalne. A więc ból staje się emocją, emocją odczuwaną subiektywnie przez każdego, kto ten ból w tej chwili przeżywa. A więc wszystko to, co mówi się, że o, to jest jego subiektywne odczucie, albo on mówi, a ten ból powinien być inaczej, bierze w łeb. Ta definicja pokazuje, że nie można bólu rozpatrywać w oderwaniu od osoby, która go odczuwa, bo to są jego emocje i my, lekarze albo inni, którzy staramy się dotrzeć do tego zjawiska, żeby pomóc temu choremu cierpiącemu, musimy odnosić się do jego emocji wyrażonych, czy to w sposób werbalny, czy powie nam, jak odczuwa ten ból, czy poprzez inne zachowania, które nazywamy zachowaniami bólowymi. I tu pierwszy apel do chorych, którzy kontaktują się z lekarzami po to, żeby leczyć ból. Pamiętajcie, to są wasze emocje. To, co wie lekarz o bólu, to jest to, czego się dowie od was i przyłoży do
swojego własnego sposobu myślenia o bólu do swojej wiedzy. I jest to zjawisko nieprzyjemne, związane z rzeczywistym lub potencjalnym uszkodzeniem tkanek. Z rzeczywistym to wiadomo, potencjalnym wiemy, że są sytuacje, kiedy nie ma żadnego uszkodzenia tkanek, albo to już dawno nastąpiło, albo nie ma tej tkanki czy narządu, na przykład wule fantomowe, a boli, bo ból jest oczywisty. Ale to uszkodzenie tkanek gdzieś tam istnieje. Jak, co prawo mówi? Czy pacjent w Polsce ma zagwarantowane prawo do leczenia bólu? Tak, stosunkowo późno. Ta ustawa z dnia 6 listopada 2008 o prawach pacjenta i rzecznika praw pacjenta i dodatek do niej stosunkowo niedawno, chyba w 2017 roku, artykuł 20a został dodany do poprzedniego. Pacjent ma prawo do leczenia bólu. A więc pacjent ma w Polsce prawo do leczenia bólu. Ale co to znaczy, że ma prawo do leczenia bólu? Czy jak ktoś ma ból przewlekły, podanie mu tabletki aspiryny jest już realizacją tego prawa do leczenia bólu? To jest określenie bardzo szerokie. Już więcej mówi na tym, o tym, co to znaczy punkt drugi. Podmiot udzielający, bo świadczeń udziela podmiot, nie lekarz przecież. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest obowiązany podejmować działania polegające na określeniu stopniu natężenia bólu, leczeniu bólu oraz monitorowaniu skuteczności tego leczenia. I o tym chcę Państwu dzisiaj trochę powiedzieć. Co to znaczy określenie stopnia natężenia bólu? Dla nas oznacza to zbadanie bólu, bo ból jest określeniem szerokim. Dla nas samo określenie ból nie wyczerpuje zagadnienia. Leczeniu bólu chcę Państwu pokazać mniej więcej, jakie metody, jakie leki są stosowane. Dzisiaj tylko o farmakologii, o farmakoterapii powiem, oraz o monitorowaniu skuteczności tego leczenia, jak tę skuteczność w takim razie realizować. Czym jest ten ból? Jak ten ból może być, ta część zmysłowa bólu? Bo o emocjach też dzisiaj Państwu nie powiem, o tej części emocjonalnej powiem, o tej części zmysłowej. I my ciągle o bólu, i dobrze może myślimy kategoriami tego obrazka narysowanego przez Kartezjusza, który tutaj pokazuje, jak jest ten bodziec uszkadzający tkanki, w tym przypadku to jest ognisko. Tu są receptory, w które jesteśmy wyposażeni właśnie w te zmysły i informacja o tym, że tutaj jest bodziec, który może uszkodzić tkanki, czy już uszkadza je w tej chwili, płynie do mózgu. Kartezjusz myślał, że to centrum znajduje się w szyszynce, a informacja płynie spirytusem, czyli duchem nerwowym płynącym naczyniami krwionośnymi. Anatomicznie to oczywiście tak nie jest, ale sama idea, że informacja o bodźcu w postaci bólu płynie do mózgu, gdzie jest odczuwana jako ból, a stąd wywoływana jest reakcja odruchowa i można być przekonanym, że ten chłopiec cofnie nogę. Nawet gdyby zamknął oczy, nie widział ogniska, cofnie, bo go zaboli. Spirytus odpływający z mózgu do mięśni jest sprawcą ruchu, reakcji odruchowej, bo organizm broni się przed bólem. A to jest współczesny obrazek. Ja ten chłopiec, gdyby wejść w środek niego wygląda i jak wygląda ten spirytus nerwowy, to powiem, ale to nie są naczynia krwionośne, tylko to są nerwy. To są nerwony, neurony, komórki nerwowe, których na drodze doprowadzającej do informacji o bólu, drodze doprowadzającej do kory mózgowej i wywołania powstania tych emocji i reakcji odruchowej są tylko trzy, to są trzy komórki. Tutaj widzimy bodziec uszkadzający tkanki, tu było ognisko, tu jest agrafka. Receptory, czyli zakończenia nerwów tego układu odczuwania bólu, my go nazywamy układem nocycepcji, od słowa nocere, uszkadzać. Nocycepcji, czyli odczuwania bodźca uszkadzającego. I to jest ból. Zobaczcie, jak to jest podobne. Ale to określenia stopnia natężenia monitorowania wymaga dalszego pogłębienia, bo ból, a ból to nie jest to samo zjawisko. Biorąc pod uwagę czynnik czasu, mówimy o bólach ostrych, bólu przewlekłym i taką podkategorią
czy szerszą kategorią jest ból nowotworowy. Bóle ostre to te, które odczuwamy. To jest przypadek bólu ostrego, prawda, które odpowiadają, powstają w wyniku uszkadzania właśnie tkanek albo właśnie dokonanego uszkodzenia. Mają to do siebie, że bodziec ustąpi, miejsce się wygoi, bóle ustąpią. I takie bóle ostre leczy się i trzeba leczyć, bo są nieprzyjemne, bo ostrzegając uszkodzenia tkanki albo informują o obecności choroby. Takim przykładem jest ból pooperacyjny, który utrudnia jakby okres rekonwalescencji, a więc bóle ostre, te, które pojawiają się w odpowiedzi na bodziec, ustępują samoistnie, prędzej czy później, ale ustępują same. I to jest problem na tu i teraz. Innym zjawiskiem zupełnie jest ból przewlekły. My klasyfikujemy ból jako przewlekły, jako czynnik czasowy, ból, który trwa 3 miesiące albo 6 miesięcy, w zależności od tego, kto go bada albo jakie kryteria przyjął, ale istotą bólu przewlekłego jest to, że traci on swoją funkcję informacyjną. On nas informuje i występuje pomimo ustąpienia choroby, albo choroba jest nie do usunięcia. I ból przewlekły informuje tylko o tym, że boli i że musi cię boleć. Staje się chorobą samą w sobie. Staje się rzeczą, sprawą, czynnikiem zdrowotnym, swego rodzaju kalectwem, z którym człowiekowi przychodzi żyć. Długotrwale, czy przez całe życie, czy w różnych okresach. Dlatego używamy określenia ból przewlekły, ból, który jest chorobą samą w sobie, i ból przewlekły traktujemy jako chorobę, a nie jak objaw tylko choroby. Innym rodzajem jest ból nowotworowy, który niezależnie od kryterium czasu ma cechy bólu przewlekłego, bo kiedy używamy określenia total pain wprowadzonego do medycyny przez Cecily Sanders, twórczynię medycyny paliatywnej jakby współczesnej. Ból wszechogarniający. Ból, który ingeruje we wszystkie aspekty naszego życia, niekoniecznie przez samo odczuwanie bólu, ale przez sytuację, w jakiej się znaleźliśmy. Przyczyna, która go wywołuje, nieuleczalna choroba, konieczność kontaktów z lekarzami i z medycyną, bo przecież pamiętajcie, że pacjenci kontaktują się z lekarzem, który jest człowiekiem, który ma swoje odczucia, wiedzę, ale i z systemem, który ma swoje ograniczenia, który trzeba odsiedzieć w kolejce, prawda, który zaburza nam życie prywatne, stąd to określenia total pain, który jest obok tej choroby, która trwa, jest chorobą też przewlekłą samą sobie. Czynnik etiologiczny. Etiologia, czyli przyczyna. I to są, mówimy o bólach spowodowane, powiedzmy, nowotworem. Bóle spowodowane zapaleniem stawów. Bóle spowodowane uszkodzeniem nerwów czy neuronu przez wirusa, prawda, na przykład opryszczki, czy jakieś inne. A więc czynnik etiologiczny, choroba, no jest niesłychanie ważny, bo niektóre z tych czynników wywołujące ból można i trzeba leczyć równolegle. I to są elementy rozpoznania, ale jeszcze nie wszystkie. Na razie zatrzymujemy się przy tym układzie nocycepcji, jak on figuruje. Tu na tych obrazkach zilustrujemy, co tam się dzieje, i pokażemy miejsce w tym układzie nerwowym, gdzie to się dzieje. Tutaj powiedzmy, że ukłuł się ktoś tą agrafką. W miejscu ukłucia tą agrafką, czy będzie to inny czynnik, oparzenie chemiczne, co jeszcze w palec się może stać, młotkiem się można uderzyć. Niezależnie od tego, jaki czynnik wywołał ten ból, on powoduje reakcję zapalną, czyli reakcją jakby gojenia się. Jak miejscowe tkanki reagują na ten bodziec uszkadzający te tkanki? Reagują odczynem zapalnym. Odczyn zapalny polega na, po pierwsze, uwalnianiu się substancji z uszkodzonych komórek, ale drugie, napływ komórek i substancji, które dążą do wygojenia z tego bólu, ale jednocześnie informacje. Powstaje tak zwana zupa zapalna.
My tak określamy, a niektórzy bardziej elegancko nazywają to koktajl zapalny. Między innymi tutaj działają niesteroidowe leki przeciwzapalne, wychłodzenie, zahamowanie reakcji zapalnej ma jednocześnie działanie przeciwbólowe. I to odbywa się tutaj. Dalej informacja o tej reakcji zapalnej, chemicznego pobudzenia, przekształca się w prąd elektryczny płynący włóknami neuronów, czyli włóknami komórek nerwowych. W tym przypadku jest to pierwszy neuron układu nocycepcji. On jest zlokalizowany przy zwoju kręgowym. Proszę, to jest zilustrowane jako światło, ale to w rzeczywistości jest prąd, który jest wytwarzany w przepływ jonów naładowanych ujemnie czy dodatnio tutaj w tych neuronach. Dochodzi do ciała komórki i dalej tutaj w rdzeniu kręgowym, to jest przekrój rdzenia kręgowego, który jest zlokalizowany w kręgosłupie, tu widać w kanale kręgowym. I tutaj w rogach tylnych rdzenia kręgowego, to jest właśnie zgrupowanie komórek, to są ta substancja szara, te białe części rdzenia to są włókna nerwowe, komórki, czyli ciało komórki, tam gdzie komórka żyje, to życie komórkowe się odbywa. I tutaj widzicie Państwo na rysunku, jesteśmy tutaj i tu następuje przekształcenie się tego prądu elektrycznego w kolejny bodziec chemiczny, to jest synapsa, czyli połączenie dwóch neuronów ze sobą, albo synapsy mogą być też połączeniem między neuronem a mięśniami. Tutaj ją widać na obrazku w tych rogach tylnych. I tu widzicie pobudzona błona presynaptyczna, czyli ta, która jest przed szczeliną. Powstają albo są już gotowe substancje chemiczne, mówimy o neuroprzekaźnikach albo neuromodulatorach. I te neuroprzekaźniki są wystrzeliwane przez błonę, przez szczelinę synaptyczną, wystrzeliwane do kolejnej komórki, to jest komórka rogu tylnego rdzenia kręgowego w tym przypadku, i pobudzają tę komórkę. I ta komórka dalej przewodzi aż do trzeciego neuronu, tutaj we wzgórzu, a to, gdzie te neurony biegną, ich włókna przewodzą, nazywamy drogami. Tu jest droga rdzeniowo-wzgórzowa, podwzgórzowa, gdzie następuje taki sam proces. I tam z kory mózgowej ta informacja jest przekazywana do różnych ośrodków, a jednocześnie powstaje ta emocja, ten element bólu, odczuwania bólu, a jednocześnie reakcja na ból. I tak podkreślam, istnienie tych synaps, tutaj jest jedna synapsa, tutaj jest druga, potem jest ich dużo, dlatego że w tych synapsach jest miejsce, w którym my możemy oddziaływać, hamując albo zwiększając to przewodnictwo. Tu mówiliśmy o dwóch elementach rozpoznania bólu, ale jeszcze jest inna sytuacja i niesłychanie ważna z punktu widzenia klinicznego. Proszę bardzo, tu powstaje ból, ale o wiele większym problemem zazwyczaj jest to, kiedy sam ten układ zostaje uszkodzony. Kiedy to, co jest stworzone do przewodzenia informacji o uszkodzeniu, samo zostaje uszkodzone i samo zaczyna generować bóle, chociaż tu może nie odczuwać, nie spełnia swojej roli, a w dodatku samo informuje, że zostało uszkodzone. I stąd ten podział na bóle. Tak? No właśnie, panie doktorze, bo na tym slajdzie się pojawiło hasło ból neuropatyczny i mamy już kilka pytań, właściwie to dużo, więc może właśnie na początek, tak trochę nie po kolei, ten ból neuropatyczny, bo on się tutaj pojawił już kilka razy. Krystyna pyta, ból neuropatyczny wynikający z diagnozy nerwów wszędzie jest opisywany jako palący, piekący, czyli jeśli nie jest palący i piekący, nie jest bólem neuropatycznym? Jeśli nie, to jakie są inne bóle, jak działają nerwy? Dobrze. I połączone teraz... z tym, jest połączone z tym może właśnie pytanie, co na ból neuropatyczny, więc o tym bólu neuropatycznym, jakbyśmy mogli chwilkę. Tak, i będziemy mówili cały czas o bólu neuropatycznym za chwilę, super. Bo teraz
Właśnie, przystępujemy, bo ktoś zapytał, czy muszą być piekące, palące, bo tak często są określane, nie tylko. I zaraz pokażę, jak się diagnozuje ból i między innymi opis tego bólu i to może będzie odpowiedź. Tu wrócę do definicji. Co z tej definicji wynika? Bólem jest to, co chory tak nazywa. Chory mówi, że go boli i ból jest taki, jak chory o nim mówi, a nie taki, jak innym wydaje się, że powinien być. Jeśli ktoś powie, że ma ból piekący, palący, to lekarz najczęściej pomyśli o bólu neuropatycznym, ale nie tylko. Jak właśnie się rozpoznaje bóle? I to jest ta druga część rozpoznania, że ból jest zjawiskiem subiektywnym, ale my go musimy mierzyć. Musimy go mierzyć nie tylko do celów naukowych, ale musimy widzieć sobie mniej więcej, wyobrazić, tak jak mierzymy temperaturę, czy mierzymy ciśnienie krwi, które póki nie zostaje zmierzone, to jakby nie istnieje, prawda? My wiemy, że może ma wysokie ciśnienie, albo mówi, że ma, albo że ma gorączkę, wkładamy termometr. W przypadku leczenia bólu my nie mamy takich termometrów, posługujemy się skalami. I tu chcę pokazać, i za chwileczkę będzie właśnie o określeniach. W skale, który też odnosi się do odczuć subiektywnych. To jest skala wzrokowo-analogowa, ale najczęściej użyjemy skali numerycznej. Mówimy, proszę sobie wyobrazić, czy pokazujemy tę skalę. 0 oznacza, że nie mam bólu w ogóle, a 10 oznacza najsilniejszy ból możliwy, jaki możesz sobie wyobrazić. I z obserwacji klinicznych wiemy, że wynik poniżej 3-4 oznacza bóle o słabym nasileniu, wyżej, powyżej 7 bóle bardzo silne, które bezwzględnie wymagają leczenia. I jak rozmawiamy z pacjentem na pierwszej czy innych wizytach, pokazujemy tę skalę. Proszę powiedzieć, jaki jest pana ból, jakby pan go określił, czy na ile w tej skali. Powiedzmy, powie na 5, to wiem, że jest silny ból. 9, 10 to są te bardzo silne bóle. Niektórzy mówią, a w tej skali mój to jest na 12 albo na 15. No w tej skali nie ma takiej możliwości. To znaczy, że jest 10. A oprócz tego tu jest inna skala. Ocena doznań bólowych Melzaka nazywamy albo Magill kwestionariusz i proszę zobaczyć, skala polega na tym, że autor czy autorzy pogrupowali najróżniejsze określenia, jakie są używane w danym języku do określenia bólu. W języku angielskim ona tam powstała, jest chyba 120 takich określeń, u nas jest około 100 w języku polskim. I kolący, kłujący, drążący, dźgający, świdrujący, wrzynający, się tnący, prozaiczny. Na pewno znajdziecie tu parzący, o gorący, parzący, palący. I kiedy słyszymy, że jest gorący, parzący, palący, wyobrażam sobie, że prawie na pewno chodzi o ból neuropatyczny. Na pewno dla bólów neuropatycznych charakterystyczne są również inne określenia. Niektórzy mówią, że tak jakby mięso odrywano do skóry, albo ktoś mnie ściskał imadłem. Ból neuropatyczny jest o tyle niezwykły, że powstaje w wyniku uszkodzonego układu, który został stworzony po to, żeby nas poinformować o bólu i żebyśmy mogli uciekać. A ból neuropatyczny, często mówimy, że jest trudny do opisania. I no nieprzyjemny, przykry, uciążliwy, to do każdego bólu może się, ale dokuczliwy, obrzydliwy, ale dla bólów neuropatycznych charakterystyczny, na przykład strzelający, jak prąd elektryczny, elektryzujący, piekący, palący. My mamy jeszcze swoje, że tak powiem, tajemnice, które kierują nas na dodatkowe rozpoznania. Piekący, palący to często świadczy o włączeniu układu współczulnego do odczuwania tego bólu. A więc te określenia trzeba używać, rozmawiając z lekarzem, swoich własnych
One nie muszą się mieścić w tabeli, ale opisujące ten ból. Także odpowiedź na to zadane pytanie, czy musi być piekący, palący? Nie. Może być też inny. Inną cechą charakterystyczną to jest to, że rozpoczyna się zgodnie z unerwieniem, bo po prostu jakieś nerwy zostały uszkodzone. Potem się rozszerza i najczęściej dochodzą inne zjawiska, między innymi to, że w miejscu uszkodzonych tych nerwów, chory może nie odczuwać bólu, na przykład kucia igłą, czy temperatury, czy w ogóle nie czuć jakby tę okolicę, a ona boli, bo neurony gdzieś tam zostały powyżej uszkodzone, czy na obwodzie, jak mówimy, czy w rdzeniu kręgowym, czy cały rdzeń kręgowy został uszkodzony, czy zostały bóle na przykład w wyniku udaru mózgu uszkodzone tutaj w mózgu i sposób leczenia tych bólów będzie się różnił. I w ocenie bólu również, to jest krótki inwentarz bólu, pacjent proszony jest o ocenę najgorszego, najmniejszego, średniego, ale też o wpływie tego bólu na jego możliwość funkcjonowania i radość życia w ogóle. I też ocenia się w skali numerycznej od 0 do 10, że całkowicie nie ingeruje, czy całkowicie, a więc ból jest zjawiskiem, które wpływa na życie człowieka. Dlatego powinien być leczony, szczególnie mówimy to o bólu, tutaj o bólu przewlekłym. A szczególną cechą, będę pokazywał, jest ten ból neuropatyczny, szczególną sytuacją, który nie reaguje dobrze na leki przeciwbólowe, a z tych leków przeciwbólowych chyba najbardziej znane i stosowane to są niesteroidowe leki przeciwzapalne, czyli wzorcem tych leków jest aspiryna, która aspiryna została wyprodukowana tam pod koniec XIX wieku, ale kwas salicylowy z tą wierzbą związany jest znany od dawna, a dlaczego aspiryna działa na bóle, zostało dopiero jakby wyjaśnione i też nie do końca w 1971 roku koncepcja Cox, za której jej autor John Vane otrzymał Nagrodę Nobla i on pokazał, że aspiryna i niesteroidowe leki przeciwzapalne hamują odczyn zapalny, a więc chłodzą tę zupę zapalną, którą Państwu pokazywałem, niesteroidowe leki przeciwzapalne działają w tym miejscu, ale też hamowanie tej koksu, tego enzymu wpływa na inne układy, nie tylko na zapalenie i odczuwanie bólu, ale również hamuje albo pobudza, przeważnie hamuje funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego, przewodu pokarmowego, stąd wiemy, że te substancje mogą uszkadzać żołądek w różnym stopniu i nie udało nam się jeszcze znaleźć leku, który by hamował tylko to, co my tutaj, reakcję zapalną tylko i wyłącznie i to tylko i wyłącznie w tym miejscu, w którym byśmy chcieli, dlatego leczenie lekami niesteroidowymi przeciwzapalnymi jest związane z ryzykiem powikłań. Głównie chodzi o przewód pokarmowy, ale też i inny. Paracetamol jest lekiem, który nie hamuje reakcji zapalnej, przynajmniej nie w miejscu zapalenia, ale hamuje bóle. Mechanizm działania paracetamolu, dlaczego on działa przeciwbólowo, nie jest do końca wyjaśniony. Prawdopodobnie hamuje gdzieś te same enzymy tylko w centralnym układzie nerwowym, a nie w miejscu zapalenia, a być może też działa poprzez receptory kanabinoidowe. I paracetamol jest stosowany u chorych w starszym wieku, u dzieci i w przypadkach, kiedy niesteroidowe leki przeciwzapalne są przeciwwskazane. I tutaj mamy wymienione jakieś tam prawdy, nazwijmy to, o paracetamolu i niesteroidowych lekach przeciwzapalnych. To Państwo sobie będziecie mogli przeczytać i powtórzyć, jeśli będziecie chcieli. A rolą lekarza jest pomoc i znalezienie odpowiedniego leku z tej grupy, bo to jest grupa leków, których jest mnóstwo i również wiele z nich jest sprzedawanych bez recepty, prawda, no, z zastrzeżeniem, żeby nie używać ich zbyt długo, mówi się powyżej 3. Inna grupa, czy
Panie doktorze, jeszcze zanim przejdziemy dalej, bo tak, mamy bardzo dużą serię pytań związanych z marihuaną, to myślę, że je sobie zostawimy na później. No już przejdę do marihuany. Dobrze, a najpierw jeszcze zanim przejdziemy do marihuany, bo to jest tutaj największa grupa pytań, no ale nie macie co dziwić, skoro pan jest ekspertem, to jeszcze jest pytanie tak, o ból przy chorobach neurodegradacyjnych, przepraszam. Tak. I ogólnie jest kilka właśnie takich pytań przy konkretnych już bardziej schorzeniach, ale generalnie jak rozumiem, że najlepiej po prostu ogólnie, jeżeli ktoś ma właśnie problem z bólem, to właśnie do poradni bólu się udać i skonsultować ze specjalistą, jaki sposób będzie najlepszy w danym przypadku. Tak, zasadniczo, ale muszę tutaj jeszcze powiedzieć chwilę, bo to pytanie o lekach kanabinoidowych i chcę powiedzieć Państwu, kanabinoidy są jednym z leków, który może być używany w leczeniu przeciwbólowym, rzadko używane są samodzielnie i pokazuję po to synapsy i po to leki opioidowe na przykład, żeby pokazać tę synapsę, w której może odbywać się i odbywa się regulacja fizjologiczna odczuwania bólu, ale też działają na nasze leki. I kanabinoidy są substancjami, które działają w tym miejscu, tutaj akurat w układzie nerwowym, w niezwykle finezyjny sposób. O ile leki opioidowe i endogenne opioidy, czyli opioidy wytwarzane przez nasz organizm, to są endomorfiny czy endorfiny, jak je nazywamy, działają w miejscu synapsy, tutaj hamują, zawsze hamująco przekaźnictwo i dlatego są dosyć skutecznym lekiem przeciwbólowym, prawda? Bo tutaj te neuroprzekaźniki oddziałują na receptory, które są tutaj zlokalizowane i reakcja następuje poprzez receptory i wiemy, że receptory na przykład morfinowe, czyli endomorfiny, enkefaliny wywołują różne efekty. My wykorzystujemy efekt analgetyczny, czyli zniesienie bólu, ale wiemy, że jest szereg efektów, których chcielibyśmy uniknąć. I dlatego stosowanie leków opioidowych jest w jakiś sposób troszeczkę ograniczone i objęte złą sławą. Tutaj pokazuję historię Karoliny, która była wiele lat leczona lekami tymi opioidowymi i spotkała się z reakcjami, które ona się żyje od dawki dodatki, odlicza minuty od kolejnego zastrzyku i czuła się poza nawiasem społeczeństwa, nie z powodu swojej choroby, która trochę wykluczyła ją czy całkiem z aktywności życiowej, ale z powodu tego, że brała leki kanabinoidowe i w pewnym momencie starano się przerwać to, nie podać jej leków, bo to są złe substancje. No, skończyło się to źle, ale ten przypadek Państwu pokazuję, ponieważ w tej chwili jest dosyć duża sprawa w odniesieniu do epidemii stosowania leków opioidowych w Stanach Zjednoczonych, prawda? Wiemy o zgonach, głównie spowodowanych heroiną, ale tu przytaczam Państwu terminologię, jaka jest używana w odniesieniu do stosowania opioidów, ale to samo będziecie mogli Państwo obserwować w odniesieniu do leków kanabinoidowych. Kanabinoidowe nie mają tak złej sławy jak leki opioidowe czy heroina, ale marihuana też jest ciągle jest tematem dociekań i zaraz o tej marihuanie powiem, ale jak Państwo będziecie chcieli, to sięgnijcie sobie do tego wykładu, żeby używać właściwych określeń, kiedy opisujecie zjawiska, których byście nie chcieli używać. Tutaj można powiedzieć, że ból receptorowy jest uważany za bóle wrażliwe na opioidy, bóle oporne lub częściowo oporne na leczenie opioidami. Jest ból
niereceptorowy i wtedy w bólach neuropatycznych, czyli niereceptorowych, leczeniem są z wyboru są leki przeciwdepresyjne, leki przeciwdrgawkowe, opioidy znajdują się w drugiej linii leczenia, a kanabinoidy, o których będziemy za chwileczkę mówić, czyli marihuana, znajduje się w trzeciej linii, na razie jest lokalizowana w trzeciej linii, ale wykazuje skuteczność w leczeniu bólów nowotworowych. Kanabinoidy działają, tutaj widzicie Państwo, w miejscu synapsy, na receptory CB1, w układzie nerwowym i CB2, głównie zlokalizowane w układzie immunologicznym, a więc w podobny sposób reagują, modulują reakcje immunologiczne i kanabinoidy są o tyle różnią się od innych neuroprzekaźników, że są wytwarzane tylko wtedy, kiedy są potrzebne i w tym miejscu, gdzie są potrzebne i działają w dwie strony, albo pobudzająco, albo hamująco, jeśli pobudzenie jest duże. Stąd tu wymieniam narządy, w których występują receptory CB1 i CB2, system immunologiczny. Tutaj mózg, tkanka tłuszczowa, mięśnie, wątroba, przewód pokarmowy, trzustka i możemy oczekiwać efektów podania kanabinoidowych w każdym z tych układów. I chciałoby się mieć możliwość manipulowania układem kanabinoidowym, który składa się właśnie z receptorów endogennych substancji, które są wytwarzane w naszym organizmie. Anandamid jest najbardziej znaną tą substancją, która wpływa na te różne efekty. Ale z kanabinoidami wiążą się też te zastrzeżenia, które ja tutaj cytuję: Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Uzależnień od Narkotyków. To jest 18 komunikat, dyskusja nad właściwym sposobem rozwiązania sprawy znalezienia złotego środka staje się uzasadniona i ważna, bo takich wskazań do leczenia, podsumowanie dowodów na działanie kanabinoidów, to mamy w nudnościach i wymiotach spowodowanych chemioterapią i siła dowodów naukowych, to znaczy ilość badań i poprawnie przeprowadzonych, które potwierdzają, jest słaba. Stymulacja apetytu u chorych na AIDS, nie u chorych na nowotwory, słabe, ale są dowody. Spastyczność w stwardnieniu rozsianym u chorych ze stwardnieniem, umiarkowane dowody i są zarejestrowane i są lekkie. Kanabinoidowe do leczenia spastyczności. Jeden lek. Przewlekły ból nienowotworowy, i to głównie chodzi o bóle neuropatyczne, w opiece paliatywnej, w lekoopornej padaczce u dzieci i inne wskazania medyczne, cała lista, ale tutaj dowody są niewystarczające, żebyśmy my, lekarze, mogli zalecać te leki, chociaż czasem stosujemy. To jest amerykański raport. Proszę za konkluzywne, czyli takie dowody, które mogą prowadzić do konkluzji. Są tylko trzy. Przewlekły ból jako leki przeciwwymiotne i poprawa spastyczności u chorych ze stwardnieniem rozsianym. W innych przypadkach, na przykład w uszkodzeniach rdzenia, nie mamy wystarczającej liczby dowodów, że poprawia ból czy spastyczność. Ja stosuję, w naszej poradni my podajemy kanabinoidy takim chorym, którzy tego wymagają. I proszę zobaczyć, w Stanach, gdzie kanabinoidy są dostępne bez żadnych ograniczeń, z jakich powodów ludzie używają. To są te dwa stany, Colorado i Oregon w 2016 roku, głównie w leczeniu silnych bólów i stwardnieniu rozsianym. I ja tutaj zakończę, właśnie odniosę się, przeciągnąłem strasznie, odniosę się teraz do Państwa pytań z tego czatu. Chcę pokazać, że metod leczenia bólu jest znacznie więcej, mówiłem tylko o farmakologii. To był wspomniany pompa baklofenowa, czyli podawanie dorodzeniowe leków, stymulacja rdzenia, różne metody naświetlania, termolezje i tak dalej. Ale to już koniec wykładu. Czekam. Super. Na część pytań już widzę, że Pan odpowiedział w trakcie
wykładu, ale dużo pytań jeszcze zostało. Nie wiem, czy wszystkie zdążymy, ale lecimy po kolei. Jedno z pierwszych pytań to było o refundację, dlaczego w Polsce środki na marihuanę nie są refundowane dla osób, które zmagają się z bólem 24 godziny na dobę i tak dalej. Jak to właśnie wygląda? W ogóle może pan powiedział tak w skrócie, jak wygląda ta procedura, jak, czy się dostaje receptę, czy się to wykupuje i tak dalej, jak to wygląda? Ale chodzi o kanabinoidy? No... Leoleki przeciwbólowe. Nie, marihuana jest napisana. A marihuana. Właśnie, marihuana. I tutaj jest pierwsze, to mówmy, czyli leki kanabinoidowe, czy preparaty marihuany. Marihuany, czyli głównym czynnikiem działającym, przynajmniej o którym bierzemy pod uwagę, są kanabinoidy, THC i CBD. Dwa te kanabinoidy, czyli dwie substancje, a zioło zawiera około 400 różnych substancji, z których wiele ma działanie też farmakologiczne. Więc zgodnie z ustawą legalizacji marihuany, preparaty marihuany w Polsce nie są refundowane. I to dotyczy wszystkich preparatów, zarówno leku Sativex, który jest w Polsce zarejestrowany od 2012 roku do leczenia spastyczności i jest bardzo drogi. W Polsce nie jest refundowany, jest natomiast refundowany w Niemczech. I wielu, ale natomiast polskie recepty nie są honorowane w Niemczech ani nigdzie w Europie i nie dlatego, że nie są polskie, tylko nie ma tutaj transgranicznej ważności recept, ponieważ są to leki znajdujące się na liście, zgodnie z międzynarodową konwencją, na liście tych leków odurzających, nazwijmy, i w związku z tym przez granicznych nie ma, na polską receptę Niemcy nie sprzedadzą w dodatku refundowanego leku, a jeśli nie jest refundowany, to i tak jest wiele tańszy, mniej więcej o połowę tańszy niż w Polsce. Zioło, my w Polsce mamy zioła zarejestrowane jako surowiec medyczny, czyli firma dostaje pozwolenie na 5 lat, jeśli spełnia kryteria i ten surowiec medyczny w aptekach jest przerabiany, a właściwie w ogóle nie jest przerabiany, tylko w momencie wyjścia z apteki na receptę staje się produktem medycznym. Już są apteki, które produkują z tego zioła, jeśli potrzeba, produkują oleje, które zawierają określoną ilość tej substancji, ale na ogół wypisujemy zioła i żaden z preparatów konopi nie jest w Polsce refundowany. Jeszcze mówię o olejkach CBD, które nie są lekami, nie są w ogóle brane pod uwagę jako produkty lecznicze nawet. Super. Znaczy nie super, ale bardzo konkretnie pan powiedział, wszystko jest jasne. Następne pytanie o leki kanaboidowe w leczeniu bólu fantomowego. Czy coś wiadomo na ten temat? Czy to jest przepisywane? Jak to wygląda? Nie wiadomo. To jest najkrótsza odpowiedź. Leki kanabinoidowe czy kanabinoidy są jednym ze wskazań najlepiej są udowodnione w leczeniu bólów neuropatycznych. Ból fantomowy można zaliczyć do bólów neuropatycznych, bo niewątpliwie jest. Ja nie znam badań, także mógłbym polecić Państwu w bólach fantomowych. Ja bodajże raz stosowałem u chorego z bólami fantomowymi. Swoimi doświadczeniem nie mogę się, bo jednostkowy przypadek o niczym nie świadczy jeszcze, znaczy dla chorego i dla mnie świadczy w tym przypadku, ale jako, czy on będzie powtarzalny, prawda, na tym polegają badania naukowe, że badają, czy to w większym procencie przypadku pomoże niż placebo, na przykład, czy w każdym kraju będzie działał tak samo, po to są te badania naukowe. Nie można powiedzieć, natomiast można spróbować zapewne. Z tym, że trzeba tak sobie od razu zakreślić perspektywę czasu, prawda, jak długo to będzie musiało być stosowane i jakie są konsekwencje długotrwałego stosowania i liczyć się z nimi, czyli działaniami ubocznymi poszczególnych leków. W każdym razie można spróbować
w sensie w porozumieniu z lekarzem, wspólnie umówić, że próbujemy, ale my chcemy podkreślić, że w przypadkach nieudowodnionych, bo dowodów, jak Państwo widzicie, tych, jeśli decydujemy się na leczenie, to lekarz powinien określić, czy razem wspólnie powinniśmy sobie określić wspólny cel, co chcemy osiągnąć. Na przykład ustąpienie bólu i tam możliwość lepszego funkcjonowania i poprawę jakości snu, żeby jednocześnie takie mamy cele. I skoro takie cele ustalamy, wypisujemy kanabinoidy, bo w każdym z tych kierunków one mogły, potencjalnie mogą zadziałać jednocześnie, to musimy sobie określić, w jaki sposób będziemy oceniali osiągane wyniki, prawda? Chociażby te skale, które pokazywałem. Po to, żebyśmy się nawzajem nie oszukiwali albo nie wpędzali w ślepą uliczkę, czyli w jednokierunkową, powiedzmy. Jeśli nie osiągamy tych celów, to zmieniamy leczenie. Niekoniecznie odstawiamy lek, ale może dołączymy inni. To jest raczej charakter, ma takiego indywidualnego eksperymentu. Więc odpowiedź. No dobra, jest za długa, ale... Nie. Bardzo dobra odpowiedź. Ja nie mogę jednoznacznie odpowiedzieć na niektóre pytania. Jasne, lecimy dalej. Na czacie pojawia się CBD i CBG. Czy mógłby Pan wyjaśnić różnicę i ewentualnie właśnie powiedzieć, bo jest też pytanie, czy w bólu neuropatycznym CBG zamiast CBD, jak działa to CBG, czy parę słów na ten temat? To mogę powiedzieć w tej chwili, że jest tak. CBG jest kanabigerol, kanabidiol. To są CBG jest w eksperymentach wykazane, że może mieć działanie przeciwbólowe, tak jak wiele, wiele różnych innych kanabinoidów, bo rośliny zawierają około 100 różnych kanabinoidów, czyli związków o podobnej budowie, z których my o 3 wiemy, cokolwiek, można tak powiedzieć, o zastosowaniu u ludzi. I w tej chwili, jeśli spotykacie Państwo olejki z CBG, to raczej jest to chwyt reklamowy, żeby pokazać, że sprzedaje się coś innego niż konkurent, bo potencjalnie to może na wszystko działać, może wyleczyć z raka, na przykład mysz, której się wszczepi komórki nowotworowe, ale człowieka jeszcze nikt tym nie wyleczył i te inne cechy przypisywane kanabinoidom, które potencjalnie istnieją i są udowodnione na przykład w eksperymentach na komórkach wyizolowanych albo na zwierzętach niektórych w specjalnych sytuacjach, na przykład przypalając im ogon, tak się bada ból u szczura, ale to nie znaczy tak, no to się daje się jaką temperaturę szczur wytrzyma, zanim cofnie ogon, jak go będzie przypalać w ten. I jeśli wyższą temperaturę, to znaczy, że lek ma działanie przeciwbólowe. Jeśli nie cofnie, to znaczy, że nie ma. I tych doświadczeń nie udaje się przenieść do kliniki. Co do CBG, to co do CBD samego, chociaż jak mówię, w Polsce nie mamy preparatów CBD jako produktów leczniczych nawet. Było jedno zioło zawierające samo CBD i jest lek Epidiolex, ale tylko do leczenia padaczki lekoopornej u dzieci. Tak jest zarejestrowany. I to są leki czy substancje lecznicze. Cała reszta to są produkty spożywcze specjalnego przeznaczenia i kupicie je raczej w sklepie spożywczym niż w aptece, chociaż niektóre apteki z tego co słyszałem sprzedają, chociaż wydaje mi się nie powinni. Niektóre firmy produkujące to wystąpiły o przyznanie licencji jako suplement diety. Ale to nie znaczy, że to są lekarstwa i to stosujecie Państwo na własną rękę. Co nie znaczy, że to jest źle, ale większość tych materiałów reklamowych, ono nie ma potwierdzenia w faktach naukowych. Chociaż niektóre działania CBD są bardzo obiecujące. CBD silnie wpływa na układ immunologiczny, osłabiając go zresztą mówiąc, czyli obniżają aktywność immunologiczną, a więc działają przeciwzapalnie, immunosupresyjnie, co nie zawsze jest efektem korzystnym, ale w niektórych przypadkach tak. Okej. Teraz pytanie o interakcję z innymi lekami. Jaka jest, bądź może być interakcja CBD na przykład, no przykład leku, lekami przeciwpadaczkowymi i innymi przeciwbólowymi, to jest jeden temat. I drugi podobny,
Bóle nowotworowe leczy się innymi lekami niż bóle neuropatyczne. Czy jest jakieś rozwiązanie, żeby nie trzeba było brać wielu nierzadko wykluczających się leków? Czyli pytanie jest o łączenie z innymi lekami. Odpowiedź jest taka. Interakcje są możliwe. Głównie związane z tym, że kanabinoidy są rozkładane w wątrobie poprzez enzymy wątrobowe, tak jak i wiele innych leków. I w przypadku podawania kilku leków, które są rozkładane w ten sam sposób, może istnieć konkurencja o te enzymy, które je rozkładają, prawda? Że wątroba nie nastarczy i wtedy jakby leki wydłużają swoje działanie czy wzmagają działanie. I może być inna sytuacja. Są leki, które przyspieszają metabolizm wątrobowy, czyli odtruwanie, poganiają jakby wątrobę. I w takim przypadku interakcja będzie polegała na skróceniu bądź szybszym rozpadzie leków. Tak, jeśli chodzi o działanie synergistyczne, taki synergizm kliniczny, w którym możemy się spodziewać, to przy dawkach, które my stosujemy, czy Państwo kupując te olejki, przeważnie, bo CBD może mieć ten synergizm, raczej nie opisuje się tych niekorzystnych przy tych dawkach, które są niskie. Bo jak przeczytacie Państwo, jakie dawki stosuje się w leczeniu padaczki u dzieci, na przykład przeliczeniu na kilogram, no to tutaj można by zbankrutować natychmiast, stosując takie dawki. A te co kilka kropli, nawet tam 30% roztworu, czy kilkanaście, wydaje się nie mieć znaczenia, jeśli chodzi o interakcję z innymi lekami, chociaż może wywierać działania uspokajające. I taką interakcją szkodliwą, raczej uważamy, że kanabinoidy nie są szkodliwe w tych zastosowaniach klinicznych, które my obecnie stosujemy, chociaż ja jedno ostrzeżenie pisze, właśnie ukazało się tydzień temu książka nasza Konopie i medyczne zastosowanie kanabinoidów i tam ja w rozdziale o leczeniu w onkologii piszę, że u chorych poddawanych immunoterapii należy wziąć pod uwagę immunosupresyjne działanie kanabinoidów, bo są dowody, że u chorych leczonych immunologicznie kanabinoidy mogą pogarszać wyniki leczenia. Okej. Następne pytanie, myślę, że takie, no warto by było rozwiać te wątpliwości, to znaczy, czy można się uzależnić od tych leków kanabinoidowych? Tak, można się uzależnić od leków kanabinoidowych, tak samo jak od leków opioidowych. Można się uzależnić. Ogólnie mówi się, że kanabinoidy są lekami, czy substancjami, czy marihuana jest 9% użytkowników uzależnia się. Wiemy, że uzależnień wśród chorych, którzy stosują leczniczą marihuanę, jest więcej uzależnień niż u ludzi, którzy używają rekreacyjnie, ale proszę wziąć pod uwagę też, że my stosując leczniczo nie stosujemy dla przyjemności czy z jakiegoś powodu, tylko z powodu jakiejś choroby i ludzie są uzależnieni od tych chorób też. I stosowanie kanabinoidów, jeśli jest pomocne, może skłaść się elementem życia i tym niekorzystnym. Bo wiemy, że ludzie, którzy stosują kanabinoidy i uzależniają się, to te szkodliwe działania kanabinoidów polegają między innymi, że człowiek koncentruje się na leku, prawda, na zdobyciu kolejnego leku, tak jak koncentruje się na chorobie. A więc ich styl życia jest w jakiś badalny sposób zakłócany. A więc nie stosujemy bezkrytycznie, prawda? Jasne. Następne pytanie, chyba wkradł się błąd w jednym słowie, ale domyślamy się chyba o co chodzi. Mianowicie pytanie jest takie, czy można brać leczniczą marihuanę i tu chyba chodziło o prowadzić auto. No tak. Tak. No właśnie, tutaj odpowiedź jest to, akurat zależy od prawa, jakie istnieje w danym kraju. Okay. Z punktu widzenia medycznego, w Polsce nie można. Z punktu widzenia medycznego na pewno nie można prowadzić samochodu bezpośrednio
po na przykład waporyzacji. Trzeba odczekać minimum te 2 godziny po waporyzacji, dlatego że na pewno marihuana zakłóca sprawność tą motoryczną i ilość wypadków po marihuanie jest większa niż przed. Ale my często dajemy marihuanę czy opioidy na przykład, czy morfinę właśnie po to, żeby chory mógł funkcjonować, między innymi prowadzić auto. Ale tutaj są przepisy prawa. Okej. No tak, bo jeżeli się zatrzyma kierowcę i wyjdzie, że ma w krwi, no to to, że miał przepisane przez lekarza, nie ma wpływu jakby. Ale jak miał, tak, ale jak się spowoduje wypadek, to już nie wiem, co będzie. No jasne. Patrzę jeszcze o kolejne. A, kolejne pytania jeszcze o kanabinoidy. Nie mogę się nauczyć tego słowa. Czy działają w walce z silnymi bólami migrenowymi? Pewnie tak. Dlatego jako dowód, nie, bóle głowy się podaje ogólnie. Pewnie tak. Jako dowód jest statystyka, że jak zalegalizowano marihuanę w Kalifornii bodajże, medyczne zastosowanie marihuany, gwałtownie wzrosła liczba chorych z bólami migrenowymi. Ale nie to, że im migrena się, że kanabinoidy były, tylko zapotrzebowanie na leczenie migreny gwałtownie wzrosło. Pewnie w jakiś sposób pomagają. Ja się w ogóle nie zajmuję bólami głowy. Znaczy, jak chorzy do mnie przychodzą, to proszę, żeby iść do innego lekarza, bo się na tym nie znam. Ale kanabinoidy jak najbardziej są stosowane w leczeniu bólów głowy migrenowych. Ale jako leczenie któregoś tam rzutu. Okej. Patrzę na. Patrzę na czat o pytania związane z kanabinoidami. Ja czas poznaję po wypiekach na mojej twarzy. bardzo zasypaliśmy pana doktora. To tutaj może jest jeszcze nowe pytanie w tej kwestii o ból idiopatyczny, na przykład po wylewie, czy lepiej sprawdzą się tu leki przeciwzapalne? Idiopatycznym to takie, ale chodzi o ból centralny tutaj prawdopodobnie, po wylewie tego bólu idiopatycznym, to nie jest określona przyczyna. To bóle wzgórzowe czy centralne, ale tutaj to raczej wskazane są nie przeciwzapalne, tylko raczej stosuje się leki przeciwdepresyjne czy leki przeciwpadaczkowe i tutaj z przeciwdepresyjnych są 2 w leczeniu przeciwbólowym. Marihuana być może była. Ja tutaj na to, jak ona będzie skuteczna, czy leki kanabinoidowe, nie odpowiem, ale pierwszorzutowymi lekami tutaj są leki nie przeciwbólowe, tylko o innym mechanizmie działania. Chociaż one mechanizm działania mają podobne do morfiny, to też hamowanie wychwytu zwrotnego tam neuroprzekaźników. Okej. Tak, Aurelio, dziękuję za odpowiedź. Myślę, że większość pytań nam się udało zadać, troszeczkę tylko przedłużyliśmy. To ja bym chciała jeszcze na koniec jeden komentarz z jednym pytaniem, czyli w imieniu tych wszystkich osób, które no właśnie już leczą się na ból latami. Tutaj Katarzyna pisze, ja już byłam w poradni leczenia bólu, na romorfinie jestem 3 lata. Na leczniczą marihuanę mnie nie stać. Morfina zmniejsza ból o 2-3 stopnie wlewy chyba. Przeciwbólowe pomagają. Jak sobie pomóc? Jak sobie pomóc? No i właśnie tutaj jest pytanie ogólnie chwilę na koniec o tych poradniach, o tej poradni leczenia bólu. Jakby co jest do zaoferowania pacjentom, którzy właśnie już próbowali prawie że wszystkiego. Pierwsza odpowiedź czy uwaga do tego pytania to jest, że do poradni leczenia bólu przeważnie nie przychodzi się raz. Tylko leczenie przeciwbólowe w bólu przewlekłym to jest wspólne poszukiwanie rozwiązania problemu, jaki jest. Tutaj przewlekłe 3 lata, przewlekłe stosowanie morfiny czy leków opioidowych
niestety jest związane często ze zmniejszeniem skuteczności tego leczenia. Jak o 2-3 punkty, to rozumiem, że w skali numerycznej, no to jeśli z 5 na 3 zmniejsza, to jest super, ale jeśli z 10 zmniejsza na 7, to oczywiście leczenie takie nie można uznać za skuteczne. Tu nie można odpowiedzieć na to pytanie jednym słowem, może tylko tym, że do poradni przeciwbólowej przychodzi się raz tylko, jeśli traci się zaufanie do lekarza, do którego się przyszło, z jakiegoś tam powodu. Po prostu chce się zmienić lekarza, a w innych przypadkach przychodzi się najczęściej wielokrotnie. Chyba że boli ząb i ten lekarz powie, że proszę iść do dentysty. To już więcej tutaj, dobrze? Także do tej pani. Jasne. Oczywiście ma prawo i często nie pasują do siebie, ale to jest poszukiwanie metodą prób i błędów zazwyczaj. Zaczyna się od czegoś, co wydaje się najbardziej oczywiste, a potem schodzi się na inne, a czasami nie uzyskuje się tych efektów. Nigdy. Jasne. Czy ty byś chciała coś dodać od siebie? No właśnie ja tak mam, że do poradni leczenia bólu, no to jest taka moja podstawowa poradnia w zasadzie, bo mam zmieniane leki w zależności no, od danego rodzaju bólu, no i jak się czuję. Poza tym no, też szybko się od tego można uzależnić i przestaje działać przede wszystkim dany lek. Dlatego rzeczywiście tam chodzę często i pani doktor dobiera mi te leki właściwie. Ja też powiem, że jeśli ktoś używa kanabinoidów czy opioidów do poradni przeciwbólowej, i tak będzie musiał przychodzić, chociażby jeżdżąc za granicę czy gdzieś po zaświadczenie, że ma to przy sobie w celach leczniczych. No, dokładnie. Do niektórych krajów w ogóle nie można wjechać, nawet z takim zepsowem, prawda? W niektórych krajach kara śmierci grozi za posiadanie, niezależnie od tego, czy lecznicze, czy nie, ale pamiętajcie, jeśli używacie czy kanabinoidów, czy leków opioidowych, jeśli jedziecie w strefie Schengen, jest też takie zaświadczenie, a do innych krajów trzeba się dowiedzieć w ambasadzie, czy można wjeżdżać z takim zaświadczeniem. Mhm. A jeszcze na koniec pytanie takie ode mnie. Najczęściej ma pan pacjentów z jakimi schorzeniami, bo tutaj widzę w komentarzach się pojawia SM, URK, jakieś nowotworowe też. A z pana doświadczenia, kto najczęściej do pana trafia? Nie, no do mnie to z racji tej specyfiki to są chorzy nowotworowi. I tam jest ta specyfika o tyle ważna, że my mamy oddzielne poradnie medycyny paliatywnej dla chorych z bólami nowotworowymi, bo tacy chorzy mają większość leków refundowanych. Wtedy się mówi, no całe szczęście ma pani nowotwór i możemy zapisać refundowany lek, że to nie kosztuje. I mamy również poradnie leczenia bólu. Do mnie to najczęściej to przychodzili chorzy, jak tylko ta marihuana się zaczęła, ze schorzeniami rzadkimi, bo pokazało się coś nowego. Ja wtedy nabrałem doświadczenia jakieś tam marki w tych chorobach rzadkich, na tyle, że byłem proszony o leczenie bólu. A teraz chyba najwięcej mi zostało pacjentów tak długoletnich, którzy z plastyczności i bólach po urazach rdzenia. Okej. 15 minut się zmieścimy, przedłużone. Bardzo dziękujemy. Jeżeli mówię teraz do wszystkich, co nas oglądają i słuchają, jeżeli jesteście zainteresowani, żebyśmy się jeszcze spotkali z panem doktorem i poszerzyli ten temat bólu, to dajcie nam znać. No i właśnie na koniec, jak się można do pana dostać na wizytę, do tego Konstancina, czy po prostu. Tak, my mamy, jeśli do poradni medycyny paliatywnej, znaczy z bólami nowotworowymi, czy gdzieś w rozpoznaniu jest nowotwór, czy stwardnienie rozsiane, te choroby, które podlegają, że tak powiem, pod refundację medycyny paliatywnej, to najlepiej wziąć skierowanie od jakiegokolwiek lekarza, który ma, znaczy tego społecznej tej służby zdrowia, i wtedy do poradni medycyny paliatywnej i wizyta i leczenie, tam gdzie wizyta jest bezpłatna dla pacjenta i leczenie, te leki, które są refundowane w takim tym. Jeśli chodzi o poradnie leczenia bólu,
to jest poradnia komercyjna niestety i tu się płaci za wizytę, potem za kolejną coś tam mniej, za teleporadę chyba też jeszcze mniej, ale to już są płatne. I to jest Evdomed się nazywa ta firma, która prowadzi te poradnie, hospicjum i hospicjum domowe również. Okej. No dobra, to jeszcze raz bardzo dziękujemy. Pojawiają się już podziękowania w komentarzach. Katarzyna pisze, dziękuję, powtórzmy takie spotkanie. Jeżeli nam się uda umówić, jeżeli panu doktorowi też się u nas podobało, to się spotkamy jeszcze raz. I podziękowania za wyczerpujące odpowiedzi. I wszystkim wam też bardzo dziękujemy za to, że byliście i za bardzo dużą aktywność, bo komentarzy jest no 50-60 co najmniej, więc będziemy też na pozostałe pytania, jakie nam jeszcze zostaną, może na następnych spotkaniach odpowiadać. Bardzo dziękujemy. Tak jest? Tak mogę mieć jeszcze uwagę. Jakbyśmy mieli, gdybyście Państwo chcieli się ze mną spotkać, to wtedy byśmy sprecyzowali temat bliżej, dobrze? Dobrze. Na przykład medyczna, znaczy zastosowanie marihuany czy leków kanabinoidowych, to już jest taki temat dość wąski, ale dla mnie bardzo szeroki. Lepiej by było na przykład w leczeniu bólu. Czy chcielibyście Państwo mieć więcej informacji w ogóle o zastosowaniach marihuany, na co mamy dowody, na co nie mamy? Dobra. To my przygotujemy albo jakąś taką ankietę, albo po prostu piszcie do nas, co byście chcieli, jaki temat sprecyzujemy. Ja Agnieszka, ja jestem zawsze gotów, dlatego dobrze, że mam super. Dużo do zawdzięczenia. My zawsze, panie doktorze, o tej spastyczności, o bólach i o super. Urazach. W takim razie sprecyzujemy temat na następne spotkanie. I widzimy się pewnie za jakiś czas. Do zobaczenia. Dziękujemy. Bardzo dziękuję. To pani Krystyny, co właśnie. Dziękujemy bardzo, panie. Bardzo. No. Dziękuję wam za aktywność. Ja również dziękuję.